Dzień dobry, witamy serdecznie Państwa na meczu drugiej ligi mężczyzn grupy C, rozgrywanego w ramach pierwszej rundy play-off pomiędzy MKS Nowa Dąbrowa Górnicza a AZS AWF Mińskie Miśromów Katowice. Przed nami prezentacja drużyny gości AZS AWF Mińskie Miśromów Katowice. Numer 4 Wiki Szarawina, numer 8 Tomasz Krzymiński, numer 9 Piotr Karpacz, numer 10 Michał Krócik, numer 12 kapitan zespołu Karol Leszczyński, numer 16 Łukasz Kłaczek, numer 18 Marcel Roczek, numer 21 Jakub Struszczyk, numer 22 Sebastian Wojciechowski, numer 23 Jakub Nowak, numer 27 Łukasz Lewiński, numer 31 Marcin Salmonek. Kanał zespołu AZS AWF Mińskie Miśromów Katowice jest pan Łukasz Szczypka. Serdecznie witamy gości. Przed nami MKS 2 Dąbrowa Górnicza. Numer 1 Maksymilian Buszka. Numer 2 kapitan zespołu Dawid Poryka. Numer 6 Mateusz Skrzypek. Numer 8 Brian Płata. Numer 12 Robert Misiak. Numer 13 Stanisław Pelec. Numer 21 Karol Tokarz. Numer 25 Jakub Wydała. Numer 26 Kacper Indy. Numer 28 Kacper Marwicz. Numer 31 Kamil Wójcia. Numer 35 Adam Kęs. Trener zespołu Kacper Marwicza. Jest pan Wójcik Wieczorek. Sędziami dzisiejszego spotkania jest pan Mariusz Wołtyn oraz pan Jakub Hełk. Komisarzem zawodów pan Maciej Busik. Przypominamy, iż mecze pierwszej fazy rundy play-off rozgrywane są systemem mecz-rewanż. W sezonie zasadniczym pomiędzy AZS AWF Katowice, MKS Dąbrowa Górnicza wypadły wyniki 123-82 w Katowicach oraz Dąbrowie Górniczej 69-83 dla gości. AZS AWF Mińskie Miśromów Katowice ukończył sezon zasadniczy z bilansem 30-0. Natomiast MKS 2 Dąbrowa Górnicza z bilansem 14-16 zajmując 8 miejsce.
Zespoły wystąpią w następujących piątkach. AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice. Numer 8 Tomasz Krzymiński. Numer 9 Piotr Karpacz. Numer 12 kapitan zespołu Karol Leszczyński. Numer 22 Sebastian Wojciechowski. Numer 27 Łukasz Lewiński. MKS Dobrowa Górnicza. Numer 1 Maksymilian Buszka. Numer 2 kapitan zespołu Dawid Boryka. Numer 26 Kacper Indy. Numer 28 Kacper Morgicio. Numer 31 Kamil Wójciak. Nice.
Podwójna zmiana w drużynie gości na partię z numerem 31 wchodzi Marcin Salamonik wraz z numerem 23 Jakub Nowak. Do końca akcji pozostaje 4,1 sekundy. Zmiana w drużynie MKS z numerem 25 na partię wchodzi Jakub Wojdała. Na nim rzut wolny Piotr Karpacz. Jeden.
polowo zawodnik z numerem 30 na marki Salomon, pierwszy przyjęcie tego zawodnika. Zmiana dużych gospodarzy na parkę z numerem 21 w Karol Pokaż, z numerem 8 Brian Płapek. Dwa rzuty wolne wykonawcą kapitan MKS Wodomrowa Górnicza Dawid Boryka. Biega!
dwa rzuty wolne. Łukasz Kocz. Warte spotkania, tyle wstąpienia. Dawaj, Dawaj,
Zmiana w drużynie gospodarzy na parkie z numerem 35 wchodzi Adam Kemski. 18 sekund do końca akcji. Tom Kropot w posiadaniu piłki MK z Wadą Robakowicz.
Szone, połowa zawodnika z numerem 8, Tomasz Krzymiński, pierwszy połowa zawodnika, jeden rzut wolny, Kamil Wójciak. Thank you.
7, Łukasz Lewiński. Pierwszy przebieg zawodnika, twarz wolne. Udają się z Dobrowa Kornicza, zmiana położenia gospodarza. Na parkiet z numerem 12 wchodzi Robert Misiek. Dawid Boryka. Thank you.
12, Karol Leszczyński, drugie przemienienie tego zawodnika, piłka za nim poczyni dla Państwa Dąbrowa Górnicza do końca 19 sekund. Królowa zawodnik z numerem 31, Marcin Salamoni, drugie przemienienie tego zawodnika do końca akcji 16 sekund. Thank you.
zawodnik z numerem 1 Maksymilian Puszka, nigdy przemienitego zawodnika. Dwa rzuty wolne w wykonaniu Piotra Karpaczka.
posiadanie piłki bramka jest Dąbrowa Krupczewska na drużynę gości, na parkie z numerem 10, po zimie obrót, 16 sekund do końca akcji. Thank you.
16 Łukasz Kłoczek, trzeci przemienienie tego zawodnika. Dwa rzuty wolne na linii Robert Misiak. Rozpoczynamy czwartą kwartę spotkania. Thank God.
Szturmową zawodnik z numerem 18. Marcel Nowczek, głębie przemienienie tego zawodnika, dwa rzuty wolne. Zmiana w drużynie gospodarzy na parkiet z numerem 28 wchodzi Kacper Marciuk, z numer 31 Kamil Wójcik. Jakub Wójda. Jakub Wójda. Piłka dla MKS Wadą Dobra Górnicza do końca
akcji pozostaje 14 sekund. Thank you.
13 Stanisław Pels, drugie przewinie tego zawodnika. Thank you.
Kalisza ulega gościom AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 70-121. Gratulujemy gościom, dziękujemy wszystkim zawodnikom. Mecz, rewanż odbędzie się 12 kwietnia, za tydzień w środę o godzinie 18 w Katowicach. Dziękujemy bardzo za doping, dziękujemy za uwagę.